Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dzień dobry Pani Poseł. Witam Państwa. Są różne sondaże. Właściwie nie ma dnia, żeby się jakiś nie pojawił, ale wczoraj pojawił się sondaż, który ma pewną w sobie nowość. Mianowicie sondaż przygotowany na zlecenie OKO.press. Zawierał też pytanie o nowo powstającą formację. Znaczy nie wiadomo, czy ona powstaje, czy nie powstaje, bo do końca się trudno mieć pewność. No w każdym razie o formacji umownie nazywaną partią Roberta Biedronia. No i po raz pierwszy to zostało zbadane i z tego sondażu OKO.press wyszło, że partia ta może liczyć na 5% głosujących, co dawałoby jej szansę wejścia do Sejmu. A w tym sondażu z kolei nie znalazło się miejsce dla Nowoczesnej. Mówię cały czas o tym jednym sondażu, który się wczoraj pokazał. Jakieś refleksje na temat może nie samego sondażu, bo ich jest oczywiście dużo, ale tej nowej formacji? Czy tak, po pierwsze dość kuriozalny sondaż, dlatego że takie jakie pompowanie balonika, prawda? Tak długo mówiło się o nowym projekcie Biedronia i szczerze mówiąc, jak na takie pompowanie, to efekt jest dość mizerny. Jeżeli przypomnimy sobie tworzenie czy Nowoczesnej, czy ja w swoim czasie pamiętam, jak tworzyła się Partia Demokratyczna, czy innych nowych bytów, to one za swoją nowość chociażby zwykle dostawały tam premię w postaci około 10%. Więc to 5% brzmi bardzo mizernie. A po drugie, kuriozalne jest samo wkładanie podmiotów, które nie istnieją, do sondaży, szczególnie przed wyborami samorządowymi, gdzie jest jasność, że taki podmiot nie wystartuje. Dlatego, że równie dobrze można by było na prawicy spytać się jeszcze, co by było, gdyby powstała partia Rydzyka, prawda, czy Macierewicza, moglibyśmy ją nazwać, czyli czy co by było... No, media niektóre to robiły, mam wrażenie, że w tabloidach takie sondaże się też pokazywały. Właśnie trochę tabloidowy, bardzo to ładne określenie na ten sondaż, jest to sondaż tabloidowy, natomiast myślę, że mocno też wypuszcza powietrze z tego balonika oczekiwań, ponieważ okazało się, że ten wynik jest bardzo mizerny. Ja wolę się odnosić do tych sondaży, które są rzeczywiście sondażami istniejącymi. Również ostatnio, chyba w piątek był sondaż Kantara publikowany. Ten sondaż Kantara pokazuje ciekawą rzecz. Pokazuje, że już następuje silna polaryzacja sceny politycznej, czyli że rosną te partie, które są związane albo z PiS-em, czyli PiS rośnie tam o 2%, albo 3% rośnie Platforma i 2% rośnie Nowoczesna, czyli te partie, które są związane z Koalicją Obywatelską. Czyli że te wybory staną się takim jasnym polem walki do dwóch obozów, dwóch bloków, dużych bloków. Po jednej stronie to będzie PiS, czy Zjednoczona Prawica, a po drugiej, aczkolwiek tam Porozumienie chyba oddzielnie startuje, a po drugiej stronie będzie Koalicja Obywatelska, która rzeczywiście zarejestrowała już komitet wyborczy, która będzie miała swoje listy do sejmików w całej Polsce. Te sejmiki są bardzo ważne, bo to jest kwestia środków europejskich. Ale w ogóle ten spór, przy okazji patrząc na te dwa bloki, to okazuje się, że będziemy mieli do czynienia ze sporem między Nowoczesnością i regresem. Dlatego, że jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w Polsce, to bardzo wielu Polaków ocenia, że mamy... Nowoczesnością regresem to tak trochę brzmi, jakby po tej drugiej stronie stała Nowoczesność reprezentowana przez Nowoczesną. No, Nowoczesność przez Koalicję Obywatelską. Dlatego, że jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w bardzo wielu dziedzinach życia w tej chwili w Polsce, to mamy do czynienia z wyraźnym regresem. Regres w prawach kobiet, czyli to wszystko, co się wiąże z tą przestrzenią, którą Nowoczesną bardzo interesuje. Regres związany z jakąś tam neutralnością światopoglądową państwa, ale również regres w takich codziennych sprawach. Czyli co mam na myśli? Kwestia Mieszkanie Plus. Zrezygnowano z dotychczasowych programów związanych z mieszkalnictwem. Wprowadzono Mieszkanie Plus i wie pan, tam zaplanowano, że w tym roku bodajże, czy w zeszłym roku 6 tysięcy mieszkań ma się rozpocząć budowa. Co przy planach, że potrzebne jest 2,5 miliona nowych mieszkań, to tam ponad 400 lat wychodzi, że program musiałby uzupełnić. Ale nie, pani, jeszcze dwie, tylko takie dwa przykłady i już przechodzimy do nowego tematu. Kolejny przykład to jest kwestia ochrony zdrowia, coraz dłuższych kolejek, czy nawet tej słynnej reformy sprawiedliwości, gdzie okazuje się, że czas oczekiwania na wyrok w sprawach sądowych też się znacząco wydłużył. Jeszcze tylko chciałem wrócić na chwilę, ponowić w pewien sposób to pytanie. Pierwsze, mianowicie, czyli krótko mówiąc, jak pani ocenia i czy w ogóle pani zdaniem ten ruch Biedronia w sensie politycznym ma jakiś sens i przyszłość, czy nie? Myślę, że to badanie chyba najlepiej odpowiedziało na to pytanie. Jeżeli ktoś na starcie ma 5%, to zdaje się, że to raczej z tego nic nie będzie. Co nie zmienia faktu, że chciałabym, żeby takie środowiska lewicowe włączały się w przyszłości w Koalicję Obywatelską i w roku 2019, jak będziemy startować dużo szerszej, myślę, formule, włączyły się w blok Koalicji Obywatelskiej. Myślę, że to jest taki ruch w dobrym kierunku. No dobrze, to
przechodząc... Natomiast wie pan, tak. Przede wszystkim pamiętajmy o jednym. W tej chwili wyzwaniem, a stawka jest bardzo wysoka, są wybory samorządowe. I stawka właśnie i tego sporu między Nowoczesnością i Regresem, i kwestia sporu między tym, że to będzie... Według mnie wybory samorządowe to będzie pierwszy krok do mądrej zmiany w całej Polsce. Pani poseł, pani mówi o tym, że mamy do czynienia ze starciem między Nowoczesnością a Regresem. Nowoczesność oczywiście, jak inaczej, musi reprezentować Koalicja Obywatelska, Regres rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Mogę podać więcej. Ale przykład może, oczywiście przykładami się można przerzucać. Ale w jaki sposób tłumaczy pani fakt, że we wszystkich sondażach, i to już teraz niezależnie, czy to jest Okopres, czy to jest, czy są inne sondaże, PiS zachowuje tak dużą przewagę nad następną partią opozycyjną. W tym sondażu to jest 41% do tam 20 kilku. Nie powiedziałam, ten sondaż ale zostawmy sondaże. No, zgodzimy się chyba, jest duża przewaga, nazwijmy to, poparcia Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy nad największą partią opozycyjną. Nie jest taka duża. Jeżeli spojrzymy na ten Kantar chociażby, który był najnowszy, no więc to jest takich rozsądnych sondaży, a nie sondaży robionych pod jakąś tezę, to jest to chyba ostatnio. Są taki niezależny, dlatego że to jest Kantar, powstał nie na zapotrzebowanie ani żadnej partii, ani na zapotrzebowanie żadnego z mediów. No to widzimy, że tam PiS ma 36%, Platforma ma 26, Nowoczesna ma 5, w związku z tym razem Koalicja Obywatelska ma 31. Czyli to jest stosunek 36 do 31. Więc ja bym powiedziała, no, blisko, wciąż, coraz bliżej. Tak, ale wciąż to daje PiS-owi przewagę. Nie chcę wchodzić teraz w dyskusję na temat dokładnych proporcji. Chodzi mi o to, może inaczej sformułuję to pytanie. Jak pani tłumaczy tak wysoki wzrost, tak, utrzymywanie się tak wysokiego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości? 36 to jest niżej niż wynik, z którym weszli do wyborów. No. Pamiętam, ale to w jednym sondażu. No dobrze, to jest między 36 a 40, można uznać, że jest wynik w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli zwrócimy uwagę, że oni są 3 lata po wyborach, czy są w momencie, w którym można być najlepszy dla partii rządzącej, mają wyjątkowo dobrą koniunkturę światową, której nie wykorzystują w pełni, dlatego że widać to po ilości inwestycji. To, że nie rosną inwestycje, jest dużym zagrożeniem na przyszłość, bo tylko wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach, a nie na konsumpcji, jak mamy w tej chwili w Polsce, daje trwałość wzrostu. Szczególnie, że według mnie ten brak wzrostu opartego na inwestycjach wynika między innymi z chaosu prawnego, które powoduje ta władza. Mamy w tej chwili wybory w KRS-ie do Sądu Najwyższego i to jest kolejny etap pogłębiania tego chaosu prawnego. I teraz tak, mamy bardzo niskie inwestycje, ale mamy wysoki wzrost gospodarczy wynikający z konsumpcji. Mamy bardzo niskie bezrobocie, które zresztą w większości krajów europejskich, bo po prostu łączy się to z bardzo dobrą koniunkturą. To powoduje, że przy dobrych funkcjonowaniu w tej chwili tego stanu gospodarki, który wynika właśnie, mówię, z koniunktury światowej, oczywiście dużo łatwiej jest otrzymać poparcie. Dodatkowo duży transfer, ja myślę, że to jest w ten sposób. Część... PiS odpowiada na pewne realne potrzeby społeczne i je dobrze, że tak powiem, diagnozuje, a następnie na nie odpowiada. Niestety, i to jest coś, czego opozycji brakuje. Ja już kiedyś mówiłam, PiS bardzo często stawia dobre diagnozy. Natomiast niestety właśnie odpowiedzi są często toksyczne. To tak jak z tą reformą sądownictwa. Nikt nie miał wątpliwości, że sądownictwo trzeba reformować. Natomiast każdy, mówiąc o reformowaniu sądownictwa, miał na myśli takie upraszczanie procedur, przyspieszanie pewnych procedur, reformowanie prawa, żeby było bardziej takie jasne, a nie upartyjnienie sądownictwa. I to jest bardzo podobne. Podobnie Mieszkanie Plus. Tak, rzeczywiście, diagnoza była prawidłowa. W Polsce brakuje mieszkań do wynajmu i my też mamy w swoim programie kwestię rozwiązywania tego problemu. Natomiast sposób rozwiązania okazał się nieskuteczny. Następne, 500+. To jest program, który już zostanie w Polsce. Już żadna partia opozycyjna, nie dochodząc do władzy, go nie zlikwiduje. A to zrobiłaby Nowoczesna, gdyby doszła do władzy? Zostawiłaby go, czy nie? Nie powiedziałam już. Mhm. Ale równocześnie spójrzmy, że on nie działa. Nie działa prodemograficznie. Okazuje się, że mamy znowu zapaść, jeśli chodzi o demografię. Rodzi się mniej dzieci w tym roku niż w zeszłym roku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której następuje silna dezaktywizacja kobiet. I to nie tylko kobiet. Narzekają na terenach rolniczych rolnicy, że nie mogą znaleźć rąk do pracy. Między innymi dlatego, że dochód z 500+ powoduje, że część ludzi rezygnuje z pracy. Więc teraz trzeba zastanowić się, jak taki program 500+ zrobić tak, żeby służył demografii. I żeby go nie dostawali najbogatsi, którzy, to jest wyrzucanie pieniędzy. I dla mnie
rzeczywiście transfer środków z budżetu państwa, które płacimy w coraz wyższych podatkach, w coraz wyższych kosztach życia, no bo wszystko drożeje, spowodował, że oczywiście powstała nowa grupa wyborców, tych, którzy być może dotychczas nie szli do wyboru, którzy będą beneficjentami tego programu i na przykład pójdą do wyboru i stąd zwiększająca się liczba głosujących. Ale myślę, że bardzo wielu tych, co zagłosowało na PiS, spodziewało się zupełnie innej zmiany. Ale może też są i zorientowało się, że ta zmiana nie jest tą zmianą, której oczekiwali. A może też są inne elementy, których państwo jako opozycja nie doceniają. Na przykład kwestia, nie wiem, godności narodowej, pewnej tożsamości. No, słynna historia, prawda, z 15 sierpnia, wielkiej defilady, to jednak zorganizowały obecne władze, a opozycja to de facto zbojkotowała. Ktoś wrzucił filmik z 1966 roku, a ten filmik z tej defilady. Wtedy to chociaż husarze byli na koniach. Ja oczekuję, dla mnie to był wstyd oglądać tę defiladę. Dlaczego? Dlaczego wstyd? Dlatego, że ja jestem dumna z polskiego wojska. Złożyłam tego dnia życzenia, złożyłam razem wspólnie w ramach Koalicji Obywatelskiej z Grzegorzem Schetyną, z Rafałem Trzaskowskim złożyliśmy kwiaty pod grobem znanego żołnierza, potem pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. No dobrze, ale co państwu przeszkadzała ta defilada? Złożyliśmy życzenia żołnierzom, natomiast dla mnie wstydem, że ja nie widzę nowoczesnej armii, nad którą latają nowoczesne helikoptery, które już powinny zostać kupione. Nie ma nowocześniejszego uzbrojenia. Właściwie najbardziej nowoczesną częścią tej defilady to były wojska amerykańskie, które dobrze, że stacjonują na terenie Polski. Natomiast wstydem jest to, że te 3 lata zostały całkowicie zmarnowane. Że jedyne samoloty kupione z pieniędzy Ministerstwa Obrony, to były samoloty dla VIP-ów, no które latały to są dwie różne rzeczy. Jedna rzecz to jest analiza tego, co faktycznie zostało kupione i jak zmieniła się armia, jeśli chodzi o stan uzbrojenia. A druga rzecz to element wiadomo, że defilada to nie możemy rozpatrywać w kategoriach analizy sił wojska. To jest pewnego rodzaju pokaz patriotyczny, pokaz sił armii i obecności. Każdy ma swój sposób uczczenia tak ważnego święta. Święta, które jest rocznicą Bitwy Warszawskiej. Nie, chodzi o to, że państwo mówią o tym, czy nie jest trochę tak, że dla opozycja ma poważny problem z tym, że no nie potrafi znaleźć języka tak zwanego godnościowego, z którym dotarłaby do dużej części wyborców. My sięgamy po to. Mamy ten nowoczesny patriotyzm, który jest dla nas bardzo ważny. Mamy to wszystko, co robimy w związku z każdym z takim świętem. Wczoraj byli nasi również, jest rocznica związana z powstaniem Pasty. I teraz jest dzisiejszy... Czy nie wiem, czy oglądał pan filmiki Pawła Rabieja związane z kampanią warszawską, z kampanią samorządową. On, jak wiadomo, razem w ramach Koalicji Obywatelskiej kandydatem na wiceprezydenta przy Rafale Trzaskowskim, który jest kandydatem na prezydenta. Zachęcam do obejrzenia. Są to bardzo ciekawe filmiki. Wczorajszy był poświęcony powstaniu warszawskiego, historii Warszawy związanej z powstaniem warszawskim. W związku z tym to jest bardzo często obecne w naszej narracji. Nie wiem, czy pan wie, że z tej okazji nasz Nowoczesna stworzyła taką akcję Krew za Krew, gdzie członkowie i sympatycy Nowoczesnej oddawali krew jakby w podzięce tym, którzy oddali krew walcząc w powstaniu warszawskim. I tam jest o tym też również w tym filmiku. Więc nam ta narracja związana z dumą z państwa jest bardzo bliska. Tylko jeżeli ja mam oglądać coś, co jest pokazem i to pokazem słabej jakości grup rekonstrukcyjnych zamiast siły polskiego wojska, bo tej siły polskiego wojska w tej chwili nie ma, to dla mnie to jest wstyd. No dobrze, zostawmy kwestię defilady. Już nie mówię o prostym fakcie, że nie dostałam zaproszenia, że jak widać pan prezydent nie był skłonny wystosować zaproszenia do przewodniczącej partii opozycyjnej. Ostatnia jeszcze rzecz, mamy niedużo czasu. Jak pani ocenia przebieg kampanii warszawskiej, starcie Rafał Trzaskowski kontra Patryk Jaki? Wygląda na to, że Patryk Jaki nadrabia. No nie, jeżeli patrzymy na ostatni sondaż wczorajszy, no to widać, że w drugiej turze mamy 57-36, więc widać ale dużo. Ale w pierwszej jest różnica bardzo niewielka. Pierwszej myślę, że ta pierwsza jeszcze nie ogniskuje tak emocji, bo potem to już będzie spór między tylko dwoma panami. Tam jest jeszcze dużo innych kandydatów, którzy jakby rozdrabniają te głosy, które nazwałabym po stronie opozycji demokratycznej. Natomiast jeżeli patrzę na Patryka Jakiego, to mam poczucie człowieka, który nie dorósł do wyzwań, jakie stoją przed takim miastem, jakim jest Warszawa. Myślę, że jego... Myślę, że tak. Myślę, że trochę z Jakim to jest tak, że nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera, że doświadczenie radnego opolskiego, ale jednocześnie złe doświadczenie, bo to są te, nie wiem, pamięta pan te wszystkie świeci powiązań, tę pajęczyna opolska, no, z którą Opole musi walczyć. No, pajęczyna jest, widać to, ja niedawno byłam w Opolu, no to wiem, jak to wygląda. Natomiast
No, większej pańszczyzny nie stworzyła się w Warszawie, to z pewnością no, ja jestem pewna, nie że było. Każde miasto wymaga co 5 lat przewietrzenia. Dlatego dobrze, że to jest Rafał Trzaskowski, jednak nowy człowiek dla Warszawy. Dla mnie Rafał Trzaskowski pokazuje wizję miasta, które ma być miastem światowym, miastem europejskim. I tu musimy, i takie wyzwanie i tu stoi musimy, przed Warszawą. A poza tym zachęcam, musimy niestety myślę, że kropkę silnym i atutem Rafała Trzaskowskiego jest kampania, która robi też robi również Paweł Rabi. Zachęcam do oglądania bardzo filmików. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, przewodnicząca Nowoczesnej. Dziękuję bardzo Państwu.